Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Grzegorz Fecko, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Michał Kądziołka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Klub Radnych PiS, Wybieram Nowy Sącz. Witam Panią redaktor, kolegę radnego i szanownych Państwa. Miał być z nami jeszcze radny Koalicji Nowosądeckiej, pan Leszek Gieniec, który SMS-owo poinformował, że nie może wziąć udziału w programie. Panowie, najbliższy wtorek odbędzie się kolejna, trzecia już część sesji poświęcona nowej i wynikom kontroli. Jaki jest sens debatowania, skoro ta debata nic nie wnosi, bo zarząd spółki nie odpowiada na pytania? Może lepiej pozostawić to odpowiednim służbom i zrezygnować z tych sesji? Pytanie do pana Michała, że państwo byli jakby inicjatorami zwołania tej nadzwyczajnej sesji. Więc pani redaktor, szanowni państwo, my już prawie od ponad pół roku jako radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Wybieram Nowy Sącz prosimy o spotkanie, możliwość spotkania z prezesami spółki Nowa. Zapraszaliśmy ich wielokrotnie na posiedzenia komisji, ponieważ docierały do nas informacje od zaniepokojonych mieszkańców, którzy też interweniowali w różnych innych instytucjach, że na sądeckim wysypisku i w spółce Nowa nie dzieje się dobrze. Też kolejne wnioski ze strony prezydenta, aby tą spółkę dodatkowo dofinansowywać, skłoniły nas do tego, żeby na ten temat rozmawiać. Prezesi od ponad pół roku nas unikają, nie przychodzą na posiedzenia komisji. Ewentualnie, jeżeli jakieś były składane pytania przez nas na piśmie, to nie było takich odpowiedzi, jak oczekiwaliśmy, kierowanych z ich strony. No więc po informacjach, które otrzymaliśmy, które też rozbrzmiały w tej przestrzeni medialnej tutaj i nie tylko, że wyniki kontroli nie są zadowalające, kontroli wiosiów nowej, no uznaliśmy, że najwyższy czas, aby prezesi mogli odpowiedzieć na nasze pytania. Natomiast prezesi nie odpowiedzieli. No niestety jestem tym bardzo zdziwiony. Po tej sesji dzwoniło do mnie kilku samorządowców, którzy x lat wcześniej w samorządzie pracowali i stwierdzili, że to był pierwszy raz, kiedy zarząd spółki uciekał przed Radą Miasta. Proszę zwrócić uwagę, że nasze pytania, zadaliśmy ich tylko kilka, bo zarząd uciekł ze spotkania, były merytoryczne, nikt nikogo nie starał się atakować, chcieliśmy otrzymać pewne informacje, które też chcieli otrzymać mieszkańcy Nowego Sącza i tych informacji nie uzyskaliśmy. Dlatego została ogłoszona przerwa, bo nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby zarząd spółki lekceważył nie tylko prezydenta miasta Nowego Sącza, nie tylko Rady Miasta, ale również mieszkańców, bo to mieszkańcy Nowego Sącza utrzymują ten zarząd. Ten zarząd powinien pracować dla nich, a Rada Miasta jest od tego, żeby również spółki miejskie kontrolować. Ja mam tu pytanie do pana Grzegorza Fecko, ponieważ jest pan radnym z dzielnicy, gdzie jest składowisko odpadów. Tak jak mówiła pani kierownik wiosiu, że kontrola została przeprowadzona także na skutek skarg samych mieszkańców. Czy pan się z tym spotkał, że mieszkańcy, albo sam może zaobserwował, że mieszkańcy skarżą się na uciążliwy fetor, większy niż w ostatnich latach, albo czy coś niepokojącego się dzieje właśnie na tym składowisku? Tak, oczywiście. To nie jest tak, że śmierdzi, czuć ten fetor w tym roku było, czy w 2020, bo już mamy 2021. Prawda jest taka, że od wielu lat, od 12 lat, a właściwie odkąd jestem radnym, to jedną z moich pierwszych interpelacji to był temat składowiska odpadów komunalnych. To przecież było jeszcze w drugiej kadencji Ryszarda Nowaka, prezydenta, gdzie moja teoria była taka, że śmietnisko to jest bomba ekologiczna i ja cały czas to podtrzymuję. Bo tutaj państwo moim zdaniem nieco upolitycznili, nie co mówię, bo to jest temat polityczny rzeczywiście, bo tutaj nikt nie mówi o mieszkańcach, tak naprawdę o skutkach dla mieszkańców, to co się dzieje z mieszkańcami. Natomiast ja jedną rzecz mogę udokumentować, że nie od pół roku, tylko tak naprawdę odkąd jestem radnym, czyli 10 lat, regularne interpelacje, sprawdzania telefony wcześniej do poprzednika, do wcześniejszego prezesa, obecnie telefony do obecnego prezesa, do wiceprezydenta, jak się nie mogę dodzwonić do prezesa. I tutaj żartów oczywiście nie ma. Faktem jest, że 2020 rok to było istne apogeum, co potwierdzali mieszkańcy, stąd też moje interpelacje, ale one nie wynikały z zamówienia politycznego, tylko rzeczywiście, jeśli kilka osób w jednym czasie dzwoni, jeśli ja mogę to sam potwierdzić, powonienie, to wiadomo, że coś się dzieje. I teraz jest to upolitycznione, natomiast mi brakowało wsparcia, bo tak naprawdę nie ma chyba nikogo z radnych w tej kadencji, ani też poprzednich, którzy tak regularnie by w tej sprawie występowali, którzy by to sprawdzali. I tak jak mówię, wcześniejsze interwencje moje, też również bezpośrednio do prezesów, polegały też na tym, że oni starali się to usunąć.
W 2020 roku chyba to był jeden z najtrudniejszych okresów dla mieszkańców i oni to przedstawili, ja też to napisałem i tak formułowałem to. A był przynajmniej z tego, co zdążyłam się dowiedzieć. Prawda? Z tego, co zdążyłam się dowiedzieć, że ten fetor być może także pochodził z odpadów zielonych, które były składowane zamiast poddać na czaszy składowiska, zamiast zostać poddane dalszemu przetworzeniu. Tylko pan mówi, że nic się nie mówi o mieszkańcach. Tylko tak mnie zastanawia, że radni cały czas, tak zarówno pan prezydent, jak i zarząd spółki podnosi to, że cała kontrola była przeprowadzona niezgodnie z prawem, że są błędy, uchybienia proceduralne. A ja mam pytanie, co z mieszkańcami? Bo jeżeli jest sytuacja taka, że kontrolerzy WIOŚ stwierdzają, że śmieci są poza czaszą składowiska, te śmieci potem były wywiezione. Kiedy pani kierownik WIOŚ mówi, że tak naprawdę odpady nieczystości mogły przedostać się do gleby, no to chyba jest no to bardzo jest, poważne. To właśnie, bardzo poważny właśnie zarzut mówi z punktu widzenia mieszkańców. Pani problem. Mówi radni w liczbie mnogiej. To nie jest tak, że wszyscy radni tak mówią. Ja jestem bardzo zaniepokojony, aczkolwiek nie buduję żadnych tez, bo ja uważam, że od tego są służby. No z tego, co słyszymy, to bardzo poważne służby się tym zajęły, więc naprawdę teraz wyprzedzanie faktów moim zdaniem jest jednak upolitycznieniem. I tutaj wydaje mi się, że państwo pod tym względem nagrzewacie atmosferę. Jeszcze jest jedna sprawa. Oczywiście państwo robicie, co chcecie, ale moim zdaniem pytania jednak, oczywiście prezesowi można zadawać pytania publicznie, czy zarządowi, bo był wiceprezes. Natomiast moim zdaniem przy obecnej konstelacji prawnej jednak powiedzmy adresatem tych pytań powinien być jednak prezydent lub osoba, którą on wyznaczy. To jest moje zdanie w tej sprawie. Ja bym zadawał pytanie prezydentowi, a czy on wyznaczy prezesa, czy wiceprezydenta, czy dyrektora odpowiedzialnego za ochronę środowiska, to już jest inna sprawa. Natomiast co do składowiska, powiem tak, co do badań chemicznych czy biochemicznych, to ja nie mam wiedzy na ten temat i to pewnie służby będą weryfikowały. Natomiast to, co można było zobaczyć, ja znając topografię tego terenu, powiem tak, że rzeczywiście moim zdaniem było przesunięcie i to jest na pewno niepokojące, to jest jedna sprawa, ale mówię nie politycznie. Przesunięcie? Przesunięcie względem powiedzmy osi składowiska, tak, poziome tego czyli składowania, ale to mówię z filmu, tak, żeby była jasność. Ja nie widziałem tego to na żywo. To jest ten film, który wszyscy widzieliśmy, tak, podczas ten sesji? Z Oględzin, z tej pierwszej sesji, bo ten drugi jak gdyby to niekoniecznie musi dużo mówić, tak, ale ten pierwszy na pewno, bo jednak to było w ramach kontroli, moim zdaniem, ja bym tego nie dezawuował w ogóle, natomiast czekałbym na wyniki i moim zdaniem na pewno tam jednej rzeczy, której było za dużo, a to można zobaczyć wzrokowo, nie trzeba być ekspertem, plastiku tam nie powinno po prostu być. Tyle w temacie. Pytanie, czy taki plastik śmierdzi, no wiadomo, że on nie śmierdzi, także tu w tym przypadku o to bym się niepokoił, to jest kwestia tylko ustawy, tak? Bo ustawa określa, co może być składowane, a przecież to jest legalne składowisko. Więc tak, moim zdaniem prezesi, to nie jest tak, że oni się powinni od razu martwić, że prokurator, że coś będzie i tak dalej, natomiast trzeba to wyprowadzić i powinno to działać. Skoro się poprawiło w sensie, że było coś składowane z boku, a już nie jest, to znaczy, że już jest dobrze. Ja jestem przekonany, że to działanie przede wszystkim nie polityczne tutaj kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, tylko właśnie to ta praca u podstaw z mieszkańcami, bo ja widzę publicznie, mieszkańcy potwierdzają, jak ja mówię, ale ja się tym zajmuję od wielu lat, oni to potwierdzają i są krytyczni wobec składowiska odpadów komunalnych. To my zwracamy uwagę na to, że to składowisko powstało w 98 roku, tak naprawdę w październiku, a w zasadzie już zaczęto składować, bo nie było gdzie, bo zablokowano to drugie składowisko. Także składowano właściwie już od wiosny, czyli pół roku wcześniej, można powiedzieć trochę, no nielegalnie. I teraz w tej całej sytuacji pamiętajmy o tym, że już po kilkunastu latach składowisko powinno być zamknięte. Oczywiście można zrozumieć, że ta czasza powinna się wypełnić te rzędne, żeby ten poniesiony koszt ekonomiczny, żeby się zwrócił. To jest normalne, ale na zasadach szacunku do mieszkańców i też to mówiłem panu prezesowi, że dotychczas też było tak, że ta polityka zarządu była taka, że wobec tej społeczności lokalnej, prawda, że były pewne gesty, czy poprzez nawet budowę powiedzmy Perci Orlej, tak, gdzie po prostu składowisko akurat zarząd pomógł w tym, że jest tam fajna ścieżka edukacyjna, jest tam zabezpieczony orzeł na skalę i tak dalej. Także to są fajne rzeczy. Oczywiście, że tak, ale teraz mamy dosyć poważne problemy. Zgadza się, ale ja czekamy uważam, na wynik, pani redaktor. Ale uważa pan, no nie wiem, bo panowie, skąd macie w ogóle te filmy? Zarząd mówi, że on nie wie, skąd są te filmy i to tak znaczy, naprawdę, kiedy znaczy, były nagrywane. Na pierwszej sesji film przedstawiła pani inspektor, tak? Więc tutaj nie ma się coś pytać. Ale na drugiej sesji, tak, odpowiadając na pytanie pani przewodniczącej Mularczyk, pan
prezes powiedział, że nie wie tak pani naprawdę, redaktor, co to są za firmy. Pani redaktor. Skąd państwo mieli te firmy? Teraz może chwileczkę ja powiem, proszę bo bardzo. Pan Grzegorz zdominował całą dyskusję, ale powiem w ten sposób. Proszę sobie, panie Grzegorzu, nie uzurpować, że tylko pan działa w interesie czy na prośbę mieszkańców, bo ja to podkreśliłem na początku swojej wypowiedzi, że my właśnie zareagowaliśmy i ta debata jest właśnie na prośbę zaniepokojonych mieszkańców. To po pierwsze. Kwestia kolejna, co do działań politycznych. Ja uważam, że to nie są działania polityczne i bardzo bym Państwa prosił, żebyście tego typu stwierdzeń nie używali, dlatego że dochodzimy tu do absurdu, ponieważ mylimy troskę o bezpieczeństwo mieszkańców z polityką i próbujemy jeszcze dorabiać do tego różnego rodzaju inną ideologię. To absolutnie nie o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tych zdjęć, o których powiedziała Pani redaktor. Oczywiście można wystąpić do służb, chociażby tutaj do WIOŚ-u. Każdy może wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej i uzyska informację publiczną również w tym zakresie. Więc jeżeli Państwo radni chcecie poznać szczegóły dotyczące spółki Nova, możecie wystąpić do WIOŚ-u i taką informację uzyskać. Nie zgadzam się z Pana twierdzeniem, Panie Grzegorzu, co do tego, że powinniśmy pytania kierować do prezydenta. Absolutnie nie. Ja mam pytanie teraz do prezydenta jedno. Czy on, wiedząc o tym, że są tak ogromne nieprawidłowości w spółce Nova, czy wyciągnął wnioski wobec zarządu, co robiła wtedy Rada Nadzorcza i czy pan prezydent poinformował prokuraturę, policję i inne służby, że tam dzieje się źle. Bo według prawa, obowiązującego prawa, to właśnie zarząd spółki reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zarząd nas lekceważył wcześniej, ponieważ nie chciał się z nami spotkać, tylko wysyłał przedstawicieli spółki Rady Nadzorczej, którzy nie potrafili nie odpowiedzieć na nasze pytania. Nie mieli informacji, powiedzieli, że konsultują z zarządem, to trwało zbyt długo. Ponad pół roku nie mogliśmy się doprosić, żeby ten zarząd się z nami spotkał. Dlatego sytuacja widać, że jest poważna, ponieważ ponad pół roku pytam, dlaczego zarząd nas unikał. Dwa, dlaczego zarząd, skoro niczego się nie boją, to dlaczego uciekają z sesji Rady Miasta? Dlaczego o tym nie chcą rozmawiać, skoro wszystko jest podobno tak pięknie, ładnie? Teraz wróćmy na chwilę do tej nieszczęsnej sytuacji i tego ogromnego ataku po sesji Rady Miasta, kiedy prezydent zastosował to, co umie najlepiej, czyli obronę poprzez ogromny atak i odwrócenie uwagi. Czy mówi pan do konferencji prasowej? Tutaj, to znaczy, tak, tutaj jeszcze mamy taki apel do Rady Miasta Nowego Sącza. Ja do niego zaraz nawiążę. Pan prezydent to wprost nazywa atakiem na spółkę miejską. Ale, no właśnie, no to zaraz o tym powiemy, ale wracając jeszcze do meritum mojej wypowiedzi. Pan prezydent zamiast wypowiedzieć na temat tej spółki, atakuje radnych, atakuje inne podmioty zupełnie niezwiązane z tą sytuacją, wyciąga wątki rodzinne. Z drugiej strony też, no niestety muszę powiedzieć, że no, nie wykazuje się tutaj zmysłem takim samorządowca, który w tym momencie powinien też pewne rzeczy wziąć na siebie, wziąć na klatę. Prezydent zajmuje się w tym momencie publikowaniem filmu na temat poprzedniego zarządu. Ja nie twierdzę, że poprzedni zarząd, on był złoty i najwspanialszy na świecie. Każdy popełnia błędy. Niemniej jednak ten film, który pokazał pan prezydent, już jakoś nie uściślił, że był przekazany prokuraturze te dokumenty i prokuratura nie wszczęła postępowania. Natomiast to nie jest atak na spółkę, Państwo złożyli tę sprawę do prokuratury z tamtym filmem? Te informacje, które były na filmie, były zgłoszone po przejęciu władzy, nie przez prezydenta. Tak, no myśmy tego nie składali do prokuratury. Tak, tylko strony... pan prezydent, no nie pamięta pan, panie radny, kiedy objął władzę, były serie audytów, było powiedziane tyle i tyle błędów. Pytam się, ilu prezesów poprzedniej ekipy skazano albo postawiono zarzuty? Nikomu, więc trachy na lachy. Dobra, jeżeli chodzi o ten apel, proszę zwrócić uwagę, co się tu mówi. Atak na spółkę. Radni atakują spółkę. Jaki mamy interes, żeby atakować spółkę? To jest raz. Dwa. Prezesi spółek podpisują się tutaj i mówią: wara od nas. Nie pytajcie o nas. A za chwileczkę co się dzieje? Do kogo przychodzą po pieniądze? Do radnych Rady Miasta. I radni decydują, czy mają te spółki wspierać, czy nie. No to chwileczkę. Skoro pan prezydent z taką bogatą kadrą osób doświadczonych, fachowców, kierowników, menadżerów, wszedł do ratusza, to dlaczego co chwilę przychodzą do Rady Miasta po pieniądze, żeby im pomagać? A za chwileczkę mówią, kiedy my chcemy się zapytać, na co idą te pieniądze, bo to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze mieszkańców Nowego Sącza. Kiedy chcemy zapytać, jak te pieniądze są wykorzystywane, dlaczego są takie problemy finansowe i co chwileczkę tych spółek musimy dodawać, i na razie wychodzi na to, że najlepszą spółką, która funkcjonuje
w mieście Nowym Sączu, jest ta spółka, na którą wpływu nie ma Ludomir Hanzy, czyli Sądeckie Wody. No, nie zgodzę się z tym, jeśli pani redaktor pozwoli, bo po pierwsze myślę, że MPEC jest dość dobrze zarządzany i wcale bym tutaj nie mówił, że... Znaczy ja specjalnie nie narzekam w przeciwieństwie do pana na przykład na wodociągi, prawda, bo funkcjonują jak funkcjonują. Woda jest droga, ale ten temat wałkowaliśmy już 6 lat temu, 7 lat temu, skąd się to wzięło. Natomiast Sądecki MPEC wydaje mi się, że jest akurat prowadzony bardzo dobrze. Kwestia cen, zawsze one będą za wysokie, ale tak jak za wodę, ale jeszcze jedna rzecz. I teraz ja nie jestem adwokatem pana prezydenta, natomiast pan mówił, dlaczego prezydent nie zgłosił tego tematu do prokuratury. Ja powiedziałem, że nie wiem, czy zgłosił, takie mam pytanie. Moment, ale po co miał zgłaszać, jak pan dobrze wie, że o ile wiem, to służby już wszczęły w tej sprawie postępowanie, więc pytanie się, czy pan prezydent czy złożył wniosek do prokuratury, czy nie, moim zdaniem jest też już polityką, ale... bo przecież służby się zajmują składami sprawy komunalnych. Ja, w przeciwieństwie do państwa, akurat jestem praworządny i uważam, że skoro służby się tym zajmują, to poczekajmy. Ja mogę się odnieść do tego, co widziałem, bo co do badań, pan się chyba też nie zna, prawda? Natomiast to, co było ale na tym pierwszym pan, filmie... Ale uważa pan, że radni mieszkańcy nie mają prawa pytać, ale, jeżeli ale są takie... Pani redaktor, proszę nie odwracać retoryki. Przecież to ja pytałem w interpelacjach, może to pani sprawdzić. Nie, bo powiedział pan teraz, że powinny się zająć służby, więc służby pytanie jest do tego, czy taka sesja w ogóle powinna się odbyć. Czy radni mają prawo pytać pani. Zarząd, a czy zarząd ma obowiązek odpowiedzieć nie tylko radnym, ale mieszkańcom? Jeśli pani pozwoli, to ja pani odpowiem. Po pierwsze, służby się tym już zajmują i o tym dobrze wiemy, prawda? Przecież nie przypadkowe kontrole, tak? Natomiast co do mieszkańców, to jak najbardziej oni mają prawo wiedzy na ten temat, tylko pytanie jest takie, kto jest ekspertem? Pytanie jest takie, jeśli służby się tym zajmują, a wiemy, że się zajmują, tak? Z kontekstu, to pytanie jest takie, czy prezesi w ogóle mogą się wypowiadać w temacie, skoro się służby tym zajmują. No, to ale też czy prezes nie powinien, natomiast, i nie może odpowiedzieć na pytanie? Moim zdaniem prezydent się powinien wypowiadać. Czy faktycznie była taka sytuacja, że śmieci znajdowały się poza czaszą składowiska, w miejscu nieprzeznaczonym i czy zostały wywiezione tak, i proszę, za jaką kwotę? To jest zwrócić, pytanie bardzo trudne. Ale do prezydenta moim zdaniem. Moim zdaniem bardziej do prezydenta. Bo w poprzedniej kadencji rzeczywiście tak było, ale w tej kadencji prezydent odpowiada za spółki. Za dobre rzeczy i za złe. Zarząd jest odpowiedzialny za reprezentowanie spółki, to on powinien odpowiedzieć na nasze pytanie. Natomiast pani zapytała, czy były odpady za czaszą składowiska. Potwierdził to WIOŚ, zresztą to było wypowiedziane. I nie można powiedzieć, że ta sesja była po to, żeby spółkę atakować. Ta sesja była po to, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje, bo o tym nie wiedzieliśmy. I zaproszony został przedstawiciel WIOŚ-u, jak i przedstawiciele zarządu spółki, żeby o tym porozmawiać. I kiedy zadane zostało pytanie prezesom, czy odpady były składowane poza czaszą składowiska, panowie prezesi odpowiedzieli, że nie. Nawet chyba tam wiceprezes powiedział, że odkąd on jest, to nie było. Jest, tak. I nagle publikujemy zdjęcia, gdzie ewidentnie widać, że były składowane poza czaszą składowiska. I co się potem dzieje? Próba odczytywania tego samego oświadczenia i ucieczka z sesji. No to nie o to, ewidentnie widać, że czegoś ci panowie się boją. A jeszcze wracając do filmu, bo tego nie dokończyliśmy. Pan prezes spółki pyta się, co było na tych filmach. A to on nie zauważył, że na tych filmach były samochody z napisem Nowa? Że to są filmy z tego składowiska? Tak samo, może pan prezes nie chodzi na składowisko. Bo też widzieliśmy na kontroli w WIOŚ-u, kiedy szli inspektorzy i mówili, że pan prezes nie wybrał się z nimi tam na tą kontrolę, na składowisko. No ale skoro on nie chodzi, to jest kierownik składowiska, który jest za to odpowiedzialny. Więc pytaliśmy się wyraźnie na sesji, kto wydał pozwolenie na to, żeby śmieci, i to niebezpieczne śmieci, były składowane poza czaszą składowiska. Nie uzyskaliśmy na to pytanie. Tutaj jest pismo do pana od pana prezydenta z prośbą o przedstawienie wszystkich pytań na piśmie. Bo ja mam pytanie, w przyszłym tygodniu znowu się panowie spotkają, pewnie scenariusz będzie taki sam i co dalej? To znaczy, myśmy swoje stanowisko przedstawili jasno. Będą pytania na piśmie? Mamy, pani redaktor, przeanalizowaną kwestię z mieszkańcami, którzy do nas pisali, zadali nam szereg pytań, które prosili, żebyśmy na sesji zadali. Chcą znać odpowiedź na te pytania i my te pytania chcemy publicznie zadać. Byliśmy przygotowani wcześniej podczas posiedzeń komisji, kiedy zarząd do nas uciekał również i unikał spotkań z nami i zapowiedzieliśmy na tej sesji. Pytań jest bardzo dużo. To ile ich będzie tak naprawdę, zależy od tego, jak wnikliwie zarząd będzie odpowiadał. Pytań może być na kilka, na piśmie. Może być, ale... Kolejne pytanie może rodzić inne pytanie, pani redaktor. To jest tak obszerny temat, że bardzo, bardzo, bardzo trudno tylko jest. Obawiam się, że w ten sposób natomiast kolejna część sesji w taki zostały sam sposób zadane prowadzone. Pytania konkretne i to nawet nie stricte też o kontrolę, ale o bieżące funkcjonowanie spółki na ostatniej sesji.
I pan prezes Krawczyk nie odpowiedział na te pytania. Być może przygotuje odpowiedź na te pytania, które już padły na żadne pytanie sesję. Nie padła taka tak, natomiast my będziemy na następnej sesji zadawać pytania, o czym pan prezydent będzie poinformowany i poprosimy go, jeżeli może w ogóle, myślę, że może, wpłynąć na prezesów spółki, żeby na te pytania odpowiadali. Przede wszystkim, żeby nie uciekali z sesji Rady Miasta. Panie Przewodniczący, przede wszystkim nie zgadzam się, że Państwo tak wybitnie wypowiadacie się w imieniu mieszkańców. Oczywiście w ostatnim okresie jak najbardziej. Zabrakło mi tego przez 10 lat, szczególnie w poprzednich kadencjach. Też mógł się Pan wykazać. Ja to mogę udokumentować. Państwo macie ostatnią dokumentację, tak? I rzeczywiście jest ona aktywna, bardzo polityczna. Natomiast widzę tutaj pewną niekonsekwencję, bo jak to jest, i dobrze Pan wie, że ja tematu nie upolityczniłem. Jak to jest, że w temacie na przykład zakładników to Państwo jak gdyby odwracali się plecami. Ja, ale w jakim temacie zakładników? Proszę już mówić, ulicy zakładników, tak, tak, dokładnie protestu mieszkańców dotyczących zakładu, który zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych, prawda? I teraz tak, dziwnym trafem tam Państwa nie było. Jeśli działamy a dla mieszkańców... A skąd Pan wie, że nie było? No bo ja byłem akurat... No to akurat... Rozmawiam, to proszę, znaczy, panie Grzegorz... Panie redaktor, czy mogę prosić o to, żeby mógł się wypowiedzieć? Proszę zadać pytanie. Ale ja nie będę Panu Przewodniczącemu zadawał pytania, tylko ja wypowiem się w swoim rozumieniu sytuacji. Przede wszystkim byłem na spotkaniu z mieszkańcami i byłem indywidualnie, żeby była jasność. Tam nie było polityki. To była sobota do południa. Ja mieszkańcom nie obiecywałem cudów, tam nie było obietnic żadnych, natomiast rozeznałem sytuację. Oni mieli żal o to, że no, radni z tamtej części, powiedzmy, Nowego Sącza nie są specjalnie zainteresowani tym problemem. Ja to usłyszałem. Więc teraz tak, moim zdaniem nie ma symetrii, bo gdyby Państwo tak działali rzekomo w imieniu mieszkańców, to tak jak na przetakówce nagle Państwo zauważyliście, że śmierdzi, a śmierdzi już 10 lat, ja mogę to udokumentować, moje interpelacje do prezydenta Nowaka, ale też do prezydenta Hanzla, bo to nie jest tajemnica żadna, żeby była jasność. Tu nie ma problemu, która jest kadencja, bo ja mam wrażenie, że Państwo też reagujecie w zależności od kadencji. A co do zakładników, problem moim zdaniem jest o wiele mniejszy, ale zabrakło mi tam Państwa takiej determinacji, takiego sprawdzania, co tam się dzieje w tej spółce, czy tam w dwóch spółkach, które przetwarzają odpady komunalne, tak? I ja nie mówię, że tam jest coś nagannego. Odpady komunalne, tak? Jest Pan pewny, co Pan nie wiem, czy przetwarzają, bo mogę tego... No to niech Pan właśnie... Okay. Pan nie sprawdzicie, a do końca... Dobra. No właśnie, okay. Ale odpowiem. Okay. Panie redaktorze, ale ja muszę odpowiedzieć, bo padły pewne bardzo mocne tutaj pytania. Natomiast kwestia jest taka, Panie... Właśnie, coś się tam dzieje. No dobrze, nie, Panie radny, ja Panu powiem jedną rzecz. Nie, czyli tak, żeby Pan sobie sprawdził. Panie redaktor, proszę zobaczyć, czyli mieszkańcy zakładników... Pan redaktor, Pan... Mieszkańcy zakładników są wyśmiani w tej chwili. Ja mam prośbę. No. Żeby Pan był precyzyjny, Panie Grzegorzu. No niech jest pan precyzyjny. Nie jest Pan precyzyjny. Mhm. Niech Pan sprawdzi, a bo jestem ciekawy, jak Pan jest precyzyjny, to jak brzmiała moja jedna z pierwszych interpelacji w tej kadencji dotyczyła ulicy Zakładników? Tak, bo ja właśnie wnioskuję o to, żeby nadać ulicę na przykład węgierską imieniem pana imienia i się interesuje Pana życiorysem. Nie, ale sprawą, powinien się Pan interesować. Niech Pan nie przesadza. Powinien się Pan interesować. Jednak właśnie, no to jest właśnie poziom... Panowie, ale jakby odchodzimy od tego tematu, bo... Ja mam pamiętać, jakie Pan interpelacje składa. No ale widzi Pan, właśnie, jedna z pierwszych moich interpelacji, jeżeli nie pierwsza, dotyczyła właśnie ulicy Zakładników i bezpieczeństwa mieszkańców, którzy tam mieszkają. I panie radny, i również, pan powiedział, pan się spotkał z mieszkańcami. Ja również się z mieszkańcami spotkałem. W ostatnim półroczu. No, jaki wniosek? Tak, dokładnie. Wniosek jest taki, ja nie wiem, jak wy dokumentujecie sprawy, ja jestem w ten sposób przygotowany. Nie, no interpelacja, jakiś wniosek do prokuratury może. A dlaczego? A to może panowie sobie jest inna rzecz, żeby tego typu kwestie, dobrze pan powiedział, że ta kwestia ulicy Zakładników jest dużo prostsza niż przetakówki. No proszę, nie pan dlaczego? Bo jest mniej mieszkańców. To tylko dlatego jest proszę. Przetakówki i waszego wysypiska. No nie naszego, porównuje pan, wysypisko do Zakładników, do pana Brata. Wysypisko to jest miejskie, to nie jest dobrze, panowie, tak jak mówię. Ja wiem, że pan będzie adwokatem Nowej, bo tam pracuje pana brat, który awansował na kierownika, podobno za kadencji pana prezydenta. Więc ja pana rozumiem, że pan Nowej broni, pan będzie bronił, bo to jest miejsce pracy pana brata. Naprawdę. Ale niech pan w tym aspekcie będzie obiektywny, panie Grzegorzu. Po prostu. Pozwoli to pani? Są zupełnie inne dobrze, kwestie. Panowie, bo... Ale pani redaktor, tak jak muszę się odchodzimy od tematu. Ale pani redaktor, proszę ja myślę, że to są to teraz te tematy adwokat. Zastępcze, pierwsze, bo jednak najważniejsze pierwsze, w tym momencie to jest nie to, co się dzieje się w Nowej. Do pana poziomu i nie będę odnosił się do pana rodziny związanej z ewentualną sprawą na zakładników. Natomiast poinformuję pana, że osoba, którą pan wymienił, jej awans dotyczyła poprzedniego prezesa.
pana Piotrowskiego. Dobrze, panowie, chciałabym, żebyśmy już ten temat skończyli. Ma pan problem. Ma pan natomiast, ale a propos jeszcze tego wszystkiego, o czym panowie teraz mówią, bo to jest, panie, to jest druga sprawa. Ja powiedziałem, absolutnie pana rozumiem, powiedziałem, że rozumiem, rozumiem pana, a jeżeli pana pan awansował, ja mu serdecznie gratuluję. Ja mu serdecznie gratuluję. Dlaczego mi ma być gorzej, jak pana bratu ma być lepiej? No to jest gratuluję pana awansu, natomiast... Tak jak mówię, możecie sobie panowie rozmawiać. Chciałbym kiedyś w totalizatorze pracować, panie, bo zaraz, panie panowie, Grzegorzu, naprawdę. Ja panu przywołuję do porządku i wróćmy do głównego tematu. Może pana Michała pani przywoła do porządku. Bo chciałam poruszyć taki temat i pewnie a propos tego, co panowie tutaj, tej dyskusji między panami, bo obserwując poziom dyskusji na ostatniej sekcji, pewnie nie tylko ja, byłam zażenowana. I mam takie pytanie, że jednak ta dysputa polityczna nie tylko w Nowym Sączu, pewnie w całej Polsce, no coraz bardziej zaniża loty. I myślę, prawda, że to jest taki czas, że pora ponosić odpowiedzialność za swoje słowa. Ostatnio pan Jakub Bocheński ma sprostować nieprawdziwe informacje, które podał na temat sądeckich wodociągów. No nie chciałbym, żeby każde wypowiedziane publiczne słowo kończyło się w sądzie, choć może do tego dojść. No właśnie, widzi pani, pani tu redaktor, jest odpowiedzialność za proszę, słowo proszę i to, zauważyć, o czym się proszę mówi. Zauważyć, że akurat jestem też chyba jednym z nielicznych radnych, który nie daje się wciągnąć w te właśnie prowokacje, bo pan Michał właśnie pokazał, jak można upolitycznić temat. Odwrócić uwagę mieszkańców od tematu, tak? Gdzie nawet nie wie, co pan się zaczął, działo kiedy. Z rodziną pan, ja nie. Pan zaczął, nie a perfekcjonistą odwracając z rodziną? Z ulicą Zakładników, no, ale to nie odwracajmy teraz. Przepraszam bardzo, ulica Zakładników to jest ulica na dzielnicy, gdzie mieszka, funkcjonuje pan przewodniczący. W jakim temacie my się mieszkańcy pan mają deficyt to, co pomocy. Panowie, jeszcze raz, więc do kultury wypowiedzi i do tego, co się działo podczas ostatniej sesji, kiedy no, była próba zdyskredytowania w oczach opinii publicznej pani kierownik, kiedy zaczęto o jej prywatnych sprawach mówić. No i właśnie na przykładzie pana Michała powiem, dobrze, że było to niepotrzebne, że było to niepotrzebne. Ja osobiście bym się tak nie wypowiedział i uważam, że na przykład w Stanach Zjednoczonych tak tego typu wypowiedzi mogłyby się odbić poważnymi ja mam takie wrażenie, tak, delikatnie mówiąc. Tak, przynajmniej niektórzy radni, i patrząc to, co dzieje się podczas sesji, absolutnie nie liczą się z tym, że ich słowo, że oni sami mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i mówią, co im ślina na język przyniesie. No tak się składa teraz, że ludzie mówią, co im ślina na język przyniesie. Nie wszyscy, ale tak się składa. Jest to przykre, że w kadencji, tej kadencji Rady dzieją się tak niepoważne rzeczy i tak to nie dochodzi tylko tak brzydkich. Nie. Pani redaktor, ja pamiętam poprzednią, ja poprzednią kadencję pamiętam, byliśmy razem z panem Grzegorzem w tej kadencji i nie dochodziło do takich sytuacji, jak dochodzi no, ale teraz pan się dał natomiast, ten, natomiast, tą retorykę, natomiast ja się dałem wciąż. No tak, no przecież, absolutnie. Ja przecież, cały czas. To pan poszedł retoryką prezydenta. Prezydenta i temu, zmienił pan temat, żeby odwrócić kota ogonem, ale nie, ale dobrze, ale pani mowa pan mieszkańców Nowego Sącza. Panie Grzegorzu, ja myślę, że pan za jakiś czas, za to, że ja pana przejęzyczenie być może dzisiaj wyprostowałem, to pan mi może za jakiś czas podziękuję, bo rzeczywiście mówimy to, co nam ślina na język przyniesie. I teraz jest kwestia taka, to co powiedział pan Krawczyk na sesji było skandaliczne, to nie powinno w ogóle paść. I pan prezydent powinien wobec tego człowieka wyciągnąć konsekwencje daleko idące. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o to, co zostało powiedziane, co się mówi na sesjach, co powiedział prezydent na konferencji prasowej publicznie, no to być może już za niedługo tego typu stwierdzenia będą miały swój finał w sądzie. Ja osobiście muszę powiedzieć, że no, analizuję z prawnikami to, co było powiedziane, bo za dużo było. No, ale to pan już nie pierwszy raz analizuje, ale to nie to, żeby się czepiać, bo każdy ma do tego prawo. Natomiast pan nie widzi też po swojej stronie winy? Że to jest tak, że jedna strona jest tylko taka? Bo pan akurat na początku tej kadencji też był jednym z takich harcowników, którzy wprowadzali taki język agresji. Oczywiście niby cytując. Ale jakiś przykład. Do prezydenta, no, chcesz, że pan ogólnie mówi, jaki ogólnie przykład? No bo co mam cytować, jeszcze raz powtarzać te... No nie, ale ja nie wiem, ja pamiętam panowie, na przykład sytuację, kiedy ja na przykład pamiętam sytuację... Bardzo pan agresywnie pamiętam, wcale nie. Na przykład jeżeli chodzi o kwestię chociażby pana prezydenta Hanzla, pamiętam, gdy wyciągnąłem mu dłoń, mieliśmy się spotkać, porozmawiać, do spotkania nie doszło. No. Tak, natomiast jeżeli chodzi o pana Bochenka, wielokrotnie proponowałem, żeby spotkał się z naszym klubem, porozmawiał, nawet wyznaczył w pewnym sensie, w cudzysłowie, termin, była
była cisza. Więc to nie jest tak, panie radny, jak pan do końca nie wie, może się pan zawsze zapytać. Panowie, ja pan kończmy ten temat, bo już... Znaczy, powiem tak. Zawsze powiem jestem tak. Zawsze przecież, jestem otwarty. Przecież to, co się dzieje na sesji, jest jawne. Ja zauważam, że wcale nie jesteście państwo dłużni, jeśli chodzi o kulturę i atak. I ale teraz po ciężko jest... stronach pan... Czy proporcja? Znaczy proporcja jest taka, że jeden coś zacznie. Pan był takim autorem takiego słowa, które było prowokacyjne do prezydenta Bochenka. Ja go nie powtórzę, wie pan dlaczego? Bo jak się powtarza takie słowa, to one jak gdyby zapadają w pamięci. A ja nie mam takiego zwyczaju, bo to jest manipulacja. To tak jak pan sobie pomylił kadencję na przykład. Na szkoda, że pan tak nie notuje tych słów, które pan Bochenek wypowiada pod moim adresem i być może pan wiedział, że czego pan, to się bierze. Natomiast jest inna sprawa. Widzi pan, jak się spotkał z panem Bochenkiem tutaj, to ja mu wtedy powiem, żeby tak nie mówił. Ja bym prosił, panie Grzegorzu, o to, że jeżeli miałbym w tych sesjach dojść do poważnej wymiany zdań, ale w sensie merytorycznym, a nie emocjonalnym, to najlepiej by było, jakby wszyscy zaczynali od siebie te zmiany. I powiedziałem to na jednej z ostatnich sesji, ale panie Grzegorzu, niech pan sobie przeanalizuje ostatnie sesje i ostatnie posiedzenia co po niektórych komisji, co się dzieje z waszej strony. Przepraszam bardzo. Ale to już nie możemy, wasza panie redaktor, strona, tak, ale nie, panie redaktor, panowie, ja mam prośbę. Niechżeż pan Michał da przykład mojej agresji w stosunku do choćby nawet pana Michała. Dobra, panowie, i jedna zakończenie, bo proszę mamy... Proszę mi podczas sesji podać przykład mojej agresji w stosunku do pana. Ale dobrze, że inaczej, to mojej agresji do kogo pan Michał. Umówmy się, że nie są panowie agresywni, dobrze, i na samo zakończenie... Ja bardzo w poprzednich kadencjach naprawdę bardzo obserwowałem pana Grzegorza, jak mocno wojował, chociaż z dobrze. Panem zastępcą prezydenta Jerzym Wiżem. Panie... Także ale... pamiętam to... Panie radny, jeszcze jeden temat. Bardzo ważny. Przedstawiciele 10 samorządów spotkali się w sprawie powołania, właściwie stowarzyszenie jest już powołane, aglomeracja sądecka. Będą wspólnie starać się o środki unijne. Nowego Sącza, chociaż powinien być naturalnym liderem, nie ma wśród grona tych samorządowców. Nowy Sącz chce powołać swoje własne stowarzyszenie o nazwie Sądecki Obszar Funkcjonalny. Jak panowie sądzą, dlaczego? Bo tak patrząc z boku, no to wygląda na to, że to Nowy Sącz nie potrafi się dogadać z samorządowcami. Z boku może tak to wyglądać, a diabeł tkwi w szczegółach. Wiadomo, że prawda jest taka, że lokalne samorządy, ja nie mówię, że one są upolitycznione, bo kiedyś jak... Właśnie, pani redaktor, właśnie mówię, ja nie mówię, że one są upolitycznione. Jak kiedyś u władzy była koalicja PO-PSL, prawda? Pan Michał dużo wie na ten temat. Wcześniej była SLD, no ale koalicja, no dobra, ale no to się pan odnosi. Dwie kadencje były, to samorządy wydawało się, że sprzyjają rządzący wówczas. I teraz jest podobnie. No cóż, no, samorządowcy, szczególnie w gminach, oni dobrze wiedzą, gdzie są pieniądze i obawiam się, że tu jest ta gra, nie polityczna, ale finansowa. Być może teraz z Nowym Sączem, już kończę, być może z ich punktu widzenia z Nowym Sączem może trochę im nie być po drodze, to jest moja opinia politologiczna, nie polityczna, żeby była jasność, nie? Ja się nie chcę tak wciągnąć. No. Moim zdaniem oni mogą myśleć tak, no dobrze, no Nowy Sącz jest troszkę przeciwny władzy obecnie panującej w Polsce, to może lepiej tak udawać, że się kłócimy i wtedy dostaniemy więcej pieniędzy. To jest mój pogląd w tej sprawie, prywatny, politologiczny. No i teraz co? No dzieje się, co się dzieje. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, żebyśmy nie działali wspólnie. I to nie chodzi o to, że ktoś powoła jeden MOW, a ktoś inny drugi MOW, tylko chodzi o to, że tak naprawdę jak się damy rozdrobnić, to wszyscy na tym stracimy. No jeśli będziemy szli razem i nic straconego jeszcze, moim zdaniem, to wtedy tylko możemy na tym skorzystać i zawsze tak było, choćby nawet na przykładzie no takiej sztandarowej wersji sądeckich wodociągów, gdzie kiedyś ta wielka inwestycja wodno-kanalizacyjna na Sądecczyźnie no, dała to naszym gminom i miastu, że spełniamy warunek środowiskowy. Ale ja pamiętam, który, dokładnie, gdyby nie COVID, już byłby rozliczany. Pamiętam kampanię wyborczą, kiedy Leszek Zegzda, który kandydował na prezydenta Nowego Sącza razem z burmistrzem Lelkiem, wspólnie podpisywali projekty Dwa Sącze, więc... No tak, dokładnie. No, ale to... Nie wiem, czy tu możemy mówić, tak jak pan mówi, że być może chodzi o politykę, dlatego że ci samorządowcy kilka razy podkreślali, że oni ale czekają na... strategię w tym że czekają na to, aby Nowy Sącz w tym stowarzyszeniu był. Uważają, że powinien być naturalnym liderem, natomiast no nie wiem, co tutaj nie zadziałało, że jednak Nowy Sącz chce powołać własne stowarzyszenie. Ja nie wiem, czy pan Grzegorz mówił o swoich tej opiniach, ale czy
To dobrze, że pan, dobrze, że pan Grzegorz nie powiedział, mógł pan zacytować kogoś opinię, tak? Ale dobrze, no, pan Grzegorz nie powiedział, że te opinie wywodzi tak jak Józef Hojnor z ruchów ciała, tak? Bo to już jest wielka, wielka to jest zdolność. Natomiast ja uważam, że wszyscy panie, samorządowcy tutaj panie powinni... Tak, panie Grzegorz. Dałby pan spokój. No, ale, ale to jest radny senior przecież. Nie, szanujmy ludzi. Szanujmy, ja nic nie powiedziałem złego przecież na radę. Ja go będę bronił. Natomiast jeżeli chodzi o samorządowców, to wiadomo, że ten projekt, który był podpisywany kiedyś fantastyczny między, w kampanii wyborczej między kandydatem Leszkiem Zegzdą a burmistrzem Jackiem Lelkiem, bardzo mi się spodobał. Ja go teraz też troszkę może kontynuuję na innym poziomie, bo mamy grupę aktywnych radnych z panią Magdaleną Schneider, radną Starego Sącza. Za chwilę ta grupa będzie poszerzona o kolejnych radnych z innych gmin. I chcemy zbudować naprawdę taką dużą grupę, dużą grupę radnych, którzy aktywnych, może pan Grzegorz też się będzie chciał zapisać do tej grupy, którzy będą ponad podziałami panie działać dla rozwoju. Natomiast pani, ja się zawsze do dobrej inicjatywy zawsze zapiszę. Trzeba być na czasie. Tak, więc panie Grzegorzu, tak jest. Teraz my jesteśmy na czasie, właśnie trzeba formułować jak największą i dużą ilość samorządów po to, żeby zdobyć ważne środki dla nas tutaj. Ale i niepokoi mnie to. Takie rozdrobnienie, czy właśnie tak, czy rozdrobnienie nas brzydko mówiąc ominęło. Znaczy, ja mam nadzieję, że ta działalność nie skończy się tym, że tak jak Rzeźnikowa należy do gminy bodajże Stary Sąd, żeby pan nie wyprowadził nam tak Biegoniec. No przecież to centrum przemysłowe Nowego Sącza. Rzeźnikowa należy do Nawojowej, z tego co ja wiem, a Łazy Biegonickie do Starego Sącza, okay, panie Grzegorzu. Chyba tak to jest. Ale dobrze. Biegonice do Nowego Sącza. Tak, dzięki Bogu i nie oddamy Biegonic. Tak, a może przyłączymy, do jednego wielkiego projektu wszystkie gminy i miasto. Ale dobrze, ustaliliśmy, tak, że pan jest na czasie, że pan wie, gdzie się trzeba zapisać. Ale ja panu też życzę, żeby pan natomiast, też był na natomiast, czasie. Panie przewodniczący, pan sobie troszkę dworuje. Pan mi przerywa, a ja nie mogę powiedzieć do końca. Panie Grzegorzu, pan próbuje w jakiś sposób przerywać moją wypowiedź. Dobrze, ale wracając do tego. Być może wie pan, co ja chcę powiedzieć. Konkretnego problemu. Natomiast właśnie, co teraz, do takiej sytuacji, kiedy na sesji Rady Miasta, nie wiem czy najbliższej, będzie projekt uchwały w sprawie utworzenia. Uważam, że jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że zostaną utworzone dwa odrębne projekty, to będzie porażka całej sądecczyzny. Jeżeli nie uda się doprowadzić do stworzenia jednego wspólnego, mocnego projektu i do tego projektu nie zapiszą się, panie Grzegorzu, wszystkie gminy, to możemy moim zdaniem zapomnieć o napływie naprawdę dużych środków, nie w tej kadencji, panie Grzegorzu, tylko jeszcze w następnych kadencjach. Proszę mi tego nie tłumaczyć, ja to przed chwilą powiedziałem. No ale pan mówił, że o zapisywaniu się, że to nie jest nic dobrego. Ja uważam, że jest to dobre. Do dobrych projektów zawsze trzeba się zapisywać. I mam nadzieję, że wszyscy wójtowie i prezydent, oczywiście Nowy Sącz powinien być tutaj liderem. Natomiast, tak? Natomiast też uważam, przedstawiciele pozostałych samorządów, każdy samorządowiec powinien być traktowany na takich samych zasadach. Natomiast, ale też, musimy wiedzieć jedno, panie redaktor, że też postarajmy się tych samorządowców zrozumieć, bo pan Grzegorz tu mówił coś o polityce, kto rządzi i tak dalej. Każdy samorządowiec, on w pierwszej kolejności walczy o swoich mieszkańców. Tak samo jak my będziemy walczyć o mieszkańców Nowego Sącza, tak i każdy wójt i burmistrz i radni będą walczyć o swoich mieszkańców. Ważne jest to, żebyśmy znaleźli środek, wokół którego zbudujemy takie porozumienie, taki zespół, który będzie potrafił współpracować ponad podziałami. Dobrze, ale oczywiście ja odnosiłem się do zapisywania, bo pan mnie chciał zapisywać, a ja wolę się nie przepisywać z panem tam, gdzie pan się przepisuje, więc stąd moja była wypowiedź. No i dlatego dochodzi do problemu, żartobliwa. Jeszcze raz mówię, hipotetycznie ja uważam, że mógłby pan dla dobra regionu współpracować z panem Michałem. Ale przecież ja współpracuję cały czas z panem Michałem. No to co ja mam się zapisać do PSL-u, do pana Michała, żeby... Jak ja jako radny w Gumiakach chodziłem po rozkopanych Biegonicach i przewodniczącego Kądziołki, to przecież to było normalne. Ostatnie słowo Grzegorza Afecko na temat... Mówię konkretnie, musimy się porozumieć i to już powiedziałem wcześniej, bez inspiracji tutaj zapisywania się. Musimy się porozumieć, myślę, że pan prezydent ma tego świadomość. Natomiast mam nadzieję również, że i wójtowie, i burmistrz Lelek, bo jedyny burmistrz w tej konstelacji,
też ma taką chęć i świadomość, że na tym możemy tylko przegrać. Tak? I to nie ma żadnej dyskusji. I tak jak mówię, ja w odniesieniu do tej konferencji w Starym Sączu wypowiedziałem się niezależnie, żeby była jasność. To nie jest tak, że czekałem na przekaz dnia, panie przewodniczący. Więc chodzi o to, że musimy się porozumieć. Mówię słowo musimy. Natomiast jak się nie porozumiemy, no to historia nas rozliczy i nasze dzieci powiedzą, no fajnie, fajnie, dziadki się dziękuję, tutaj dziękuję, ale już jedno zdanie i kończymy. Tak, jedno zdanie, że ja jestem bardzo, panie Grzegorzu, dumny ze swojej historii samorządowej i z tego, z jakim jest współpracowałem, które również wpłynęły na to, jakim jestem samorządowcem. Jeszcze chcę się od wielu osób uczyć i życzę panu jednego, panie Grzegorzu, żeby pan tak samo jak ja nigdy nie musiał żałować żadnej decyzji, żadnej koalicji z kimkolwiek, żeby pan kiedyś również nie żałował tej koalicji. Bo pamiętam, jak pan kiedyś powiedział, że nie poprze pan Ludomira Hansa na prezydenta, teraz pan jest z nim, odmieniło się pan, zapisał, kiedy się pan nie zapisał do Ludomira Hansa. Panie redaktor, czy ja mogę być wdzięczny? Muszę być. Życzę panu, żeby się pan tej decyzji, jak inni, ale i tak panowie, jak będziecie razem, nikt panów nie zrozumie, żeby nie musiał komentarzy kasować na Facebooku, bo jak zmieni poglądy, to... Z tymi życzeniami, które sobie nawzajem złożyli radni, bardzo dziękujemy państwu za uwagę, a moim i państwa gościem byli dzisiaj Grzegorz Szwedzko, Michał Kądziołka, radni Nowego Sącza. Dziękujemy.